Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo gorąco na dzisiejszej uroczystości, uroczystego ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej A do naszej polskiej szkoły imienia błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Witam wszystkich bardzo gorąco, witam księdza proboszcza, witam panią nauczycielkę, panią Ewę, witam wszystkich rodziców, wszystkich gości, którzy dzisiaj przybyli do nas, a przede wszystkim witam całą klasę pierwszą A. Brawa dla Was. Wyglądacie się prześmiesznie dzisiaj. Jestem pewna, że jesteście gotowi do przyjęcia uroczystego ślubowania i pasowania na ucznia naszej polskiej szkoły. Zanim rozpoczniemy naszą uroczystość, bardzo proszę księdza proboszcza o modlitwę. Dziękuję Panu Jezus Chrystus. Serdecznie witam wszystkich. Zanim się pomodlimy, chciałem złożyć najserdeczniejsze gratulacje dla naszych dzisiaj uczniów, którzy dostąpią pasowania na uczniów szkoły imieniem błogosławionego Jerzego Popiełuszki, żeby czuli się dobrze w naszej szkole, rozwijali się bardzo dobrze intelektualnie, duchowo i fizycznie. Również życzę rodzicom wszystkich wszelkich władz, błogosławieństwa Bożego, kształtowaniu ducha, intelektu i postawy Polaka w swoich pociechach. Módlmy się, Panie Boże, obdarzaj nas wszystkich tutaj zgromadzonych wszelkimi łaskami. Obdarzaj szczególnie łaską swoją, łaską miłości tych najmłodszych wśród nas, klasę pierwszą A, która dzisiaj złoży przysięgę ucznia w naszej szkole. Błogosławię w każdym dniu ich życia. Obdarzaj wszelkimi łaskami, zachowaj go wszelkiego zła i prowadź ich drogą szczęśliwą przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Jak Pan się spodoba, proszę mi cię prawo.
mój koleżanki, śmiało chodzimy do naszej klasy, nie potrzeby na całe dzień. Panowie i panie, pierwszoklasiści, złożą ślubowanie.
uczniowie klasy pierwszej A, jestem teraz na 100% pewna, że jesteście gotowi do przyjęcia pasowania nauczna naszej polskiej szkoły. Jesteście gotowi? Tak! Prosimy rodziców o powstanie, poczet sztandarowy wprowadzić. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szarną odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się. Dzieci, proszę o wyciągnięcie prawej rączki do naszego sztandaru. Przeczytam ślubowanie. Wszyscy gotowi? Tak. Ja, mały uczeń tej szkoły, przyrzekam wszystkim dorosłym, szczególnie mamie i tacie, że będę pilnie się uczył, wypełniał wszystkie obowiązki i zadania ucznia, tak, aby przynieść zadowolenie sobie i rodzicom, a także szanować wszystkich dorosłych, jak przystało na wzorowego ucznia tej szkoły. Czy ślubujecie? Ślubujemy! Otwórzcie wasze rączki. Proszę teraz rodziców o powstanie. Rodzice też będą ślubować. Będę zawsze pamiętać, że dziecko jest moim skarbem. Słuchać uważnie, o czym mówi. Pamiętać, że każdy uczeń uczy się na błędach. Doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze. Przytulać je często, cieszyć się jego dzieciństwem. Pamiętając, że szybko mijają lata, kiedy jest ono małym dzieckiem. Czy ślubujecie? Ślubujemy. Poczet sztandarowy wyprowadzić. Rodzice mogą usiąść? A my przystąpimy teraz do pasowania was na uczniów polskiej szkoły imieniem błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Tym wielkim czarodziejskim ołówkiem każdy z was będzie pasowany na ucznia. Adam Andruszewski. Adam, pasuje ci na ucznia naszej polskiej szkoły. Gratulujemy. Antoni Bartni. Antoni, pasuje ci na ucznia naszej polskiej szkoły. Kate Basilewicz. Pasuje ci na ucznia naszej polskiej szkoły. Alan Brąk. Alan, pasuje ci na ucznia naszej polskiej szkoły. Liliana Brąk. Lilianka, pasuje ci na ucznia naszej polskiej szkoły. Aleksia Kasiola. Aleksia, pasuje ci na ucznia naszej polskiej szkoły. Oliwia Dworakowski. Oliwia, pasuje ci na ucznia naszej polskiej szkoły. Daniel Wolnicki. Daniel, pasuje cię na ucznia naszej polskiej szkoły. Anna Gąsienica.
Ania pasuje się na ucznia naszej polskiej szkoły. Amelia Gawel. Amelka pasuje się na ucznia naszej polskiej szkoły. Luisa Klebowiec. Luisa pasuje się na ucznia naszej polskiej szkoły. Filip Kunkowski. Filip pasuje się na ucznia naszej polskiej szkoły. Aleksander Janukowski. Aleksander pasuje się na ucznia naszej polskiej szkoły. Wiktoria Kalafut. Wiktoria pasuje się na ucznia naszej polskiej szkoły. Jakub Rabczyński. Jakub pasuje się na ucznia naszej polskiej szkoły. Tomek Matula. Tomek pasuje się na ucznia naszej polskiej szkoły. Klaudia Murawska. Klaudia pasuje się na ucznia naszej polskiej szkoły. Alan Nowak. Alan pasuje się na ucznia naszej polskiej szkoły. Sara Pietraszewski. Sara pasuje się na ucznia naszej polskiej szkoły. Alicja Syl. Alicja pasuje się na ucznia naszej polskiej szkoły. Oliwia Zieliński. Oliwia pasuje się na ucznia naszej polskiej szkoły. Gratulujemy wszystkim. Życzymy Wam, abyście w naszej szkole pozostali do klasy 12 oczywiście. Wszystkie dzieci prosimy na scenę, zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie. Starszy na piwko.